Dzień dobry Państwu. 14. Otwieram obrady 14 sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jedna z 14 radnych, nie ma radnego pana Pawła Litwina ze względów zawodowych. Był na komisji, ale musiał wyjechać do po prostu do swojej miejscowości z powodu. Witam serdecznie na obradach dzisiejszej sesji radnego Rady Powiatu Łukaszewskiego pana Dariusza Kaźniewskiego. Witam serdecznie pana burmistrza Dariusza Lipskiego. Witam serdecznie zastępcę burmistrza pana Piotra Gruniaka. Witam również Zdzisław, pani skarbnik, serdecznie witam. Witam szanownych radnych. Witam serdecznie pani skarbnik jeszcze raz, tak? Witam serdecznie panią dyrektor przedszkola i żłobka, panią Elżbietę Sekułę. Serdecznie. Witam panią Annę Schneider, reprezentantą Miejskiej Szkoły Pomocy Społecznej. Panią, przepraszam bardzo, Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu. Pełniący obowiązki, przepraszam, to przyzwyczajony człowiek do pana Kuszczaka jeszcze. Witam serdecznie panią dyrektor MOPS-u, panią Szerwecińską Hannę, pana dyrektora Andrzeja Kuleszę. Witam was, szanowni sołtysi. Witam panią Kamilę, pana Krzysztofa. Szanowni radni, otrzymaliście proponowany porządek obrad. Panie burmistrzu, chciałbym uwagi mam. Tak, tak. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wnioskuję o wprowadzenie pod dzisiejsze obrady sesji nowej uchwały w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Koszalinie propozycji zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych. Mówimy tutaj o ulicy Zamkowej. Wysoka Rada otrzymała stosowne dokumenty. Jeszcze przed sesją na ten temat rozmawialiśmy. Dlatego proszę o poszerzenie tego porządku obrad. Proszę bardzo. Projekt uchwały 116. Kto jest za przyjęciem tego porządku obrad poszerzonego o projekt uchwały, którą prowadził pan burmistrz, numer 116? A więc jednogłośnie porządek obrad przyjęliśmy. Nie było głosów przeciwnych, to również nie było głosów wstrzymujących. Również szanowni radni, do oglądu były protokoły z 11 sesji oraz 12 i 13 sesji nadzwyczajnych. Ja nie otrzymałem żadnych uwag dotyczących tych projektów, tych protokołów, a więc przyjmujemy te protokoły bez odczytania. Bardzo proszę pana burmistrza Grzegorzowskiego o sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Miejskiej. Bardzo proszę panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie między sesjami. Po okresie wakacyjnym, lipiec, sierpień, w miesiącu wrześniu odbywamy spotkanie, posiedzenie Rady. Chciałbym tutaj Wysokiej Radzie oraz państwu przedstawić, co w międzyczasie się wydarzyło. Rozpoczęcie roku szkolnego to jeden z najważniejszych rzeczy. Tutaj chcę poinformować, że wszystkie placówki oświatowe były bardzo dobrze przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego. Tutaj nie było żadnych uwag. Również z oświatą wiąże się realizacja pewnego projektu, który niebawem rozpoczniemy. Tutaj w Polanowie w Zespole Szkół realizować to jest projekt Fabryka Kompetencji Kluczowych, upowszechnianie edukacji uczniów i wsparcia w szkołach. To jest projekt na kwotę 425 760 zł, który będzie realizowany do 2021. Finansowanie w 85% w ramach zintegrowanego obszaru terytorialnego, gdzie gmina Polanów tutaj należy. Wiąże się to z dodatkowymi zajęciami.
dla uczniów, ale również zakup sprzętu, który będzie potrzebny do zadań dydaktycznych. Szanowni Państwo, również chciałbym poinformować, że zadanie inwestycyjne, budowa całorocznego targowiska Mój Rynek w Polanowie, w wyniku dwóch przetargów, które mieliśmy ogłoszone, okazało się, że oferty zgłaszane przez wykonawców przewyższają kwoty zagwarantowane w budżecie gminy Polany. W związku z tym podjąłem decyzję o unieważnieniu tych przetargów i obecnie pracujemy nad koncepcją obniżenia części zadań, realizacji zadań, tak aby Mój Rynek spełniał wymogi tego projektu, ale inwestycyjnie był ograniczony. W związku z tym myślę, że w miesiącu październiku zostanie ogłoszony po raz kolejny, trzeci już przetarg i mam nadzieję, że znajdzie się wykonawca, który zechce zrealizować to zadanie. Chcę tylko przypomnieć, że w ramach tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 miliona złotych. Również na pewno Państwo zauważyliście, czy widzicie, że postępuje budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki Polanów Rzeczyca Wielka wraz z przebudową centrum przesiadkowego. Do końca października, w połowie października powinno być to zadanie ukończone. No i myślę, że tutaj wspólnie podejmiemy decyzję, w jaki sposób tutaj te ścieżki sprawdzić. Szanowni Państwo, również jesteśmy w tym roku, realizowaliśmy i oddaliśmy do użytku sieć kanalizacyjną w miejscowości Bukowo-Świerczyna. Drugi etap, chcę poinformować, że kontrola Urzędu Marszałkowskiego co do sposobu wykonywania tego zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem, zgodnie z dokumentacją odbyła się bez uwag. W związku z tym liczymy na to, że w niedługim czasie otrzymamy dofinansowanie, które otrzymaliśmy wcześniej na zadanie te inwestycyjne. To, co nas cieszy, to też budowa dróg różnych kategorii, od kategorii powiatowej, pogminną i wojewódzką. Chcę tutaj Państwu powiedzieć, że budowa drogi powiatowej, którą powiat koszaliński realizuje wspólnie z gminą Polanów, w tym roku prace są mocno zaawansowane, przygotowanie do położenia dywanika asfaltowego, który nastąpi w roku 2020, w następnym. W tym roku gmina Polanów zabezpieczy udział swój w kwocie 282 021 zł. Między innymi w uchwale budżetowej pojawia się ten zapis o zabezpieczeniu tej kwoty, tak abyśmy w tym roku mogli tą kwotę przekazać. Ci Państwo, którzy przemieszczają się w tym kierunku, widzicie, że rozpoczęły się również budowa chodników w miejscowości Rosocha. Bardzo cieszy. Myślę, że te dwie miejscowości wspólnie i Gilewo i tutaj droga do Polanowa będą reprezentowały nową jakość, a mieszkańcy i osoby, które będą korzystały z tej drogi, będą w sposób bezpieczny się przemieszczać. Chcę tylko przypomnieć, że na to zadanie gmina Polanów ma zabezpieczone w tym roku, w sumie w tym roku i w następnym, kwotę 1,5 miliona złotych. Z tą drogą również, Szanowni Państwo, wiąże się droga na ulicy Zacisze. Jest to droga według tutaj droga gminna, na którą otrzymaliśmy również dofinansowanie. Niebawem, myślę, że jutro z panią skarbnik podpiszemy umowę na dofinansowanie tego zadania. Spowoduje to, że odcinek tej drogi powiatowej i drogi gminnej będą stanowiły jedną całość, a realizacja ulicy Zacisze nastąpi w roku 2020. Mamy to w wieloletnim planie inwestycyjnym wprowadzone i dzisiaj między innymi również ta uchwała będzie przez Wysoką Radę głosowana. Wysokość tego zadania, wartość tego zadania to jest 962 532 złote. 60% kwoty będzie dotacja z budżetu pana wojewody, za co serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, również mamy pewne kłopoty
z wodą, z sieciami wodociągowymi. Mamy miejscowość Wietrzno, które jest zasilane w tej chwili z ujęcia prywatnego, ale które obecnie tutaj administruje Zakład Usług Komunalnych. W związku z tym, że ta sytuacja nie może trwać tak długo, parę lat, dwa lata temu przygotowaliśmy dokumentację techniczną na pociągnięcie nitki wodociągowej z miejscowości Dzikowo do Wietrzna. Chcemy to zrealizować, bo były już sytuacje, że zakład energetyczny wyłączał zasilanie, bo właściciel tej hydroforni po prostu zalegał z opłatami. W związku z tym nie możemy czekać na sytuacje takie skrajne. W związku z tym chcemy w tym roku wykonać pierwszy etap i w budżecie również naszym zabezpieczyć kwotę 100 tysięcy i w następnym roku również drugą kwotę taką samą, aby to zadanie zrealizować. Proszę Państwa, również w miejscowości Bożenica od paru lat staramy się na pozyskanie gruntu z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego na działkę, na boisko w centrum tej miejscowości, praktycznie naprzeciwko świetlicy. Ta działka jest użytkowana przez społeczność bożenicką. Chcieliśmy tą przejąć nieodpłatnie, tą działkę od właśnie KOWR-u. Otrzymaliśmy informacje odmowne. Dostaliśmy informację, że możemy ją tylko nabyć odpłatnie. W związku z tym przygotowałem również uchwałę budżetową zabezpieczającą środki finansowe, tak aby w centrum tej miejscowości zabezpieczyć ten plac dla potrzeby tej miejscowości. I z chwilą ukazania się przetargu na tą nieruchomość chcielibyśmy ją wykupić od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Również chciałbym Państwa poinformować, że taką działkę, jedną z działek zgodnie z Państwa uchwałą nabyliśmy w miejscowości Cetuń. To jest również zabezpieczenie pod przyszłe potrzeby miejscowości Cetuń. Kiedy to nastąpi, trudno mi powiedzieć. Obecnie największym priorytetem jest wykonanie tutaj drogi w kierunku Polanowa. Przygotowujemy się również do projektu Senior, do tego, aby aplikować o środki w roku następnym. Musimy mieć przygotowaną dokumentację. W związku z tym również na bazie szkoły podstawowej w Polanowie na ulicy Wolności, na parterze chcemy właśnie stworzyć tą bazę dla naszych seniorów. W związku z tym zabezpieczamy środki finansowe na przygotowanie dokumentacji technicznej na to i tutaj w budżecie, w projekcie budżetu, tutaj w zmianach budżetowych pojawi się kwota 30 tysięcy na te zmiany. Również na miejscowość Żydowo również chcemy zmienić sposób użytkowania szkoły na świetlicę. W związku z tym również w uchwale budżetowej zabezpieczamy te środki. Chcę również powiedzieć, że strefa aktywności przy ulicy Muńskiej tutaj zaczęła działać. Chciałbym pogratulować pani radnej za wsparcie i pomoc w realizacji tego projektu. Bardzo, bardzo dziękuję. Również granty sołeckie trzech miejscowości, które są realizowane Dadzewo, Domachowo i Bukowo, będą sprawnie zrealizowane. Jeszcze raz tutaj naszym sołtysom z tych miejscowości gratuluję. Szanowni Państwo, miesiąc wrzesień to święto plonu. Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za udział w tym święcie plonu, za to, że tak pięknie Państwo się do tych gminnego święta przygotowali, że było tyle pięknych wieńców. Bardzo serdecznie dziękuję sołtysom, kołom gospodyń wiejskich za to, że tak pięknie przygotowały również swoje stoiska. Myślę, że ci, którzy byli, zobaczyli, jaki to jest ogrom pracy i zainteresowania, dlatego naprawdę serdecznie dziękuję. Również chciałbym Państwu powiedzieć, że na dożynkach powiatowych nasi przedstawiciele, którzy brali w nich udział, a są to sołectwa i koło gospodyń wiejskich Gołogóra, sołectwo i koło gospodyń Jacinki oraz sołectwo Świerczyna,
Wieniec dożynkowy, szanowni państwo, pierwsze miejsce w powiecie Gołej Góry, sołectwa Goła Góra, z całego serca gratuluję. Jeżeli chodzi o dożynki gminne, to piękny wieniec, pierwsze miejsce z miejscowości Jacinki. Ale myślę, jeżeli ja bym miał oceniać, to bym wszystkim wieńcom, które startowały, przyznał pierwsze miejsce, bo tak były pięknie przygotowane. Ile pracy to trzeba wykonać? Myślę, że wszyscy doskonale sami wiedzą, ile to trzeba zrobić. A stoiska, proszę państwa, ile serca musieliście oddać, to tylko wy wiecie, bo naprawdę pogoda nie dopisała, padał deszcz, jednakże tutaj licznie przybyliście państwo. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Również, szanowni państwo, mam dobrą informację, na pewno o tym wiecie, bo to się chwaliliśmy już na Facebooku i na naszej stronie, że w ramach takiego projektu wymiany taboru kolejowego, taboru ambulansów dla służby zdrowia, dla pogotowia ratunkowego, wzięliśmy udział w konkursie Zespół Opieki Zdrowotnej. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 400 tysięcy złotych na zakup nowego ambulansu i myślę, że w tym roku nowy ambulans będzie już na terenie gminy Polanów, służy właśnie mieszkańcom naszej gminy. Tak, mamy już troszeczkę teleciwę, ale to też jest dla nas bardzo dobre, bo to w ramach systemu naszego gminnego funkcjonowania, gminnej służby zdrowia, no, daje nam to pewną gwarancję również finansowania zadań dodatkowych, które nie leżą po stronie samorządu gminy Polan. Proszę państwa, również chciałbym powiedzieć, że w sobotę odbyło się powiatowe forum sołtysów. Część sołtysów z gminy Polanów brała w tym udział, za to państwu serdecznie dziękuję. Zorganizowaliśmy specjalny dojazd dla państwa autobusem, o to prosiła pani Ewa Pęczak. Tak, bardzo bym prosił, żeby, jeżeli ktoś się tam deklaruje, jednakże żeby brał udział. I z tego miejsca też chciałbym tutaj powiedzieć i się pochwalić, że pani Ewa Pęczak, sołtys z miejscowości Jacinek, została po raz kolejny prezesem Stowarzyszenia Powiatowe Forum Sołtysów. Serdecznie gratulujemy pani Ewo i życzymy wszystkiego dobrego. I proszę państwa, również jedna ważna rzecz, która odbyła się w piątek. Nasz mieszkaniec, w większości państwa znajomy, kolega, pan Henryk Zawrocki, został wyróżniony i odznaczony Orderem Uśmiechu. Z tego miejsca panu Henrykowi Zawrockiemu gratulujemy i cieszymy się, że to jest mieszkaniec gminy Polanów. Jest to za rzecz, jest to medal otrzymany za pracę na rzecz dzieci. Z całego serca mu gratulujemy i niech w dalszym ciągu w tym kierunku pracuje. Bardzo dziękuję. To tyle informacji odnośnie między sesjami. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Ja tylko chciałem uzupełnić, że to odznaczenie to jest międzynarodowe i pan Henryk Zabrocki otrzymał to odznaczenie Orderu Uśmiechu z numerem 1043. Szanowni radni, szanowni państwo, na prośbę pana burmistrza, pana dyrektora ZAO, pana Dariusza Kalnickiego, przystąpimy do podjęcia uchwały, dlatego że w trybie bardzo pilnym, jeżeli podejmiemy tą uchwałę, to pieniądze płyną na konto, żeby nauczyciele otrzymali jak najszybciej regulację tego wynagrodzenia. Dlatego też projekt uchwały numer 110, łamane przez 2019 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów. Jeszcze bardzo proszę jeszcze panią przewodniczącą Komisji Oświaty o opinię. Komisja Oświaty na posiedzeniu, które miało miejsce 25 września, pozytywnie zaopiniowała przeczytaną przez pana uchwałę. Dziękuję bardzo. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Za uchwałą jest 14 radnych, nie było głosów przeciwnych, nie było głosów wstrzymujących. Dziękuję bardzo.
I jeszcze raz poproszę pana burmistrza o informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Polanów, informację o wykonaniu planów finansowych samorządowych osób prawnych oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, zgodnie z wytycznymi musimy do końca września przedstawić państwu pewną informację odnośnie wykonania budżetu gminy Polanów za pierwsze półrocze. Wysoka Rada otrzymała komplet dokumentów. Jest to opracowanie dość obszerne, z opisowym materiałem opisowym, zakładające opis uzyskanych dochodów w pierwszym półroczu oraz opisanych wydatków. Ten dokument jest opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Taka opinia wpłynęła pozytywna na temat wykonania tego budżetu. Tylko chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o dochody, to realizujemy je w sposób prawidłowy. Wydatki nie przekroczyły 50%. Chcę również zaznaczyć, że właściwie te wydatki rozpoczynają się w drugim półroczu. Wiążą się to z kończącymi się inwestycjami. Również jeżeli chodzi o dochody, to też planujemy, że z tytułu zbycia pewnych nieruchomości te dochody w drugim półroczu będą znacznie większe niż w pierwszym. Jeżeli chciałbym podziękować z tego miejsca tutaj pani skarbnik. Według tych dokumentów budżet na rok 2019 nie jest zagrożony. Możemy tylko martwić się o budżet 2020 roku w związku z pewnymi nowelizacjami ustawy, które spowodują, że będziemy mieli mniejsze dofinansowania, ale również jeżeli chodzi o oświatę, na którą tutaj budżet państwa przerzucił na nas obowiązek finansowania tych podwyżek. Otrzymaliśmy, proszę państwa, 184 tysiące złotych z budżetu państwa na podwyżki dla nauczycieli. Miesięcznie, proszę państwa, już będzie nam brakować. Będziemy musieli z budżetu własnego dokładać. Z informacji tutaj z zespołu, że w roku następnym może być tak, że 2 miliony złotych z budżetu państwa będziemy musieli, z budżetu gminy będziemy musieli dołożyć do tak finansowanej przez budżet państwa oświaty. Ale to przed nami. Myślę, że będziemy na ten temat dyskutować. Chciałbym z tego miejsca podziękować pani skarbnik za przygotowane dokumenty. Jeżeli państwo macie jakieś szczegółowe pytania, to oczywiście bardzo proszę. Z tego co wiem, wszystko było wyjaśniane. Mieliście państwo pytania na komisjach rady i wiem, że tutaj te informacje były, odpowiedzi były udzielane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Ja przed tym pytaniem, które zadał pan burmistrz, czy będą pytania dotyczące tego właśnie budżetu, odczytam uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Polanów. Na podstawie artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych o finansach publicznych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach pan przewodniczący Marek Dulewicz, członkowie pan Marcin Banas i pani Hanna Barańska po rozpatrzeniu uchwały nr 13/100/2019 roku Rady Miejskiej Polanów z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030 pozytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu gminy Polanów. Uzasadnienie. Jest to krótkie, a więc odczytam. Uchwała nr 13/103/2019 roku Rady Miejskiej Polanów z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 14 sierpnia 2019 roku. Przedmiotową uchwałą Rada Miejska zwiększyła kwotę długu gminy w latach 2019-2021 o dług spłacony wydatkami, co stanowiło podstawę do wydania przez skład orzekający opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Ustalona przedmiotowa uchwałą wieloletnia prognoza finansowa gminy Polanów na lata 2019-2030 określa kwotę długu na koniec poszczególnych lat budżetowych aż do całkowitej spłaty zadłużenia oraz relacje, o których mowa w artykule
242, 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę wielkość zadłużenia na koniec drugiego kwartału 2019 roku, wykazaną w sprawozdaniu oraz planowane przychody z tytułu zaciągniętych zobowiązań zwrotnych i rozchody z tytułu spłaty zadłużenia w latach 2019-2030 należy ocenić, że kwota długu została obliczona prawidłowo. Kwota ta na koniec 2019 roku uległa zmianie w porównaniu do przyjętej uchwałą nr 12/101/2019 roku Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 lipca 2019 roku i zwiększyła się do wysokości 11 857 428 zł, co jest wynikiem planowanego zaciągnięcia zobowiązań spłaconych wydatkami z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W wyniku zmian w kwotach planowanych do zaciągnięcia zobowiązań związanych z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, prognozowane zadłużenie w latach 2019-2021 uległo zwiększeniu o kwotę 137 176 zł, w roku 2019 o 106 140 zł w 2020 i 39 104 zł w 2021. Uwzględniając powyższe, składy orzekające postanowił wydać pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu. Wydając niniejszą opinię, składy orzekające zwraca uwagę na nowelizację ustawy finansów publicznych dokonaną ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która zakłada m.in. zmianę sposobu obliczania relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych począwszy od roku 2020. Tym samym zaleca się monitorowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zdolności spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku. Niniejsza uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zgodnie z artykułem 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Od opinii składu orzekającego zgodnie z artykułem 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych służy odwołanie do izby, do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały. Podpisał pan przewodniczący składu orzekający pan Marek Gulewicz. Czy są pytania dotyczące tej opinii, dotyczące tego sprawozdania, które omówił i przedstawił pan burmistrz? Nie widzę. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej i Infrastruktury o opinię. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, Komisja Budżetu i Infrastruktury wydaje pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji oceny funkcjonowania żłobka gminnego w Polanowie. Bardzo proszę o zabranie głosu panią dyrektor żłobka, panią Elżbietę Sekułę. Pracownicy się nie zmienili, wszystko na tym samym poziomie, czyli
ja na 1/8 etatu, dwie opiekunki na pełnym etacie, jedna woźna na pełnym etacie, pomoc kuchenna na pełny etat i specjalista do spraw administracyjno-kadrowych, intendent dietetyk i palacz konserwator, 1/4 etatu. Kontrola w roku szkolnym to 18-19 w ramach nadzoru dyrektora przeprowadzono następujące kontrole. Jak zwykle kontrola dokumentacji opiekunów, dzienniki zajęć, miesięczne plany pracy sporządzane na podstawie rocznego planu pracy żłobka. Ramowe rozkłady dnia i roczny plan pracy żłobka. Kontrola HACA dotycząca GHP i GMP raz w miesiącu bez żadnych uwag i kontrola okresowe placówki pod względem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do żłobka. Protokół z 30 sierpnia 2019 roku, punkt protokół zawartości apteczek z 21 sierpnia, dokumentacja przekazana do urzędu. Obserwacje zajęć. Ich celem było przede wszystkim sprawdzenie dostosowania organizacji opieki, wychowania, a także w jakimś stopniu nauczania do potrzeb dzieci, przestrzeganie praw dziecka, bezpieczeństwa podczas zabaw, zajęć, ale także spacerów oraz przestrzeganie ramowego rozkładu dnia. Obserwacji podlegała organizacja spotkań z rodzicami, uroczystości, organizacja kącików tematycznych, częstotliwość ich zmiany w zależności od tematyki i pory roku, baza dydaktyczna, w której odbywają się zajęcia. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdzam, że opiekunki dostosowują treści, metody, organizację nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci, dbają o bezpieczeństwo w czasie zajęć, zabaw, wyjść, spacerów, tylko dowodzić, że nie było żadnych wypadków, żadnych zdarzeń. Aktywnie i twórczo współpracują z rodzicami. Ciekawie i twórczo organizują przestrzeń dla edukacji dzieci. Z pomysłem wykonują dekoracje pomieszczeń żłobka, również przy współudziale rodziców. Monitorowanie procesu wspomagania rozwoju edukacji. Przeprowadzono kontrolę przygotowania opiekunek do zajęć, nie stwierdzono nieprawidłowości. Tworzą one warunki do aktywności dzieci. Także przyglądałam się przygotowaniu żłobkowych do uroczystości żłobkowych przedszkolnych. I monitorowane również było wdrażanie pedagogiki planu dalmańskiego, ponieważ przedszkole tą metodą pracuje, to również pewne elementy są wprowadzane już w żłobku. Dokumentowana praca i obserwowanie wdrażania planu dalmańskiego przez opiekunki odbywało się na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego, natomiast na koniec roku obserwacja wybiórcza, a na koniec roku analiza całej dokumentacji. Wspomaganie to szkolenia dla pracowników. Opiekunki brały udział w jednym szkoleniu razem z nauczycielkami przedszkola. Ukończyły kurs metody ruchu rozwijającego w ręce szefa pierwszego stopnia. Kolejne wyłączyły wszystkich pracowników i widzimy, jak żyli dzieci, młodzież w polskim systemie oświaty. Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy, które jest obowiązkowe, było zawsze w żłobku, teraz również w przedszkolu. Wpływ przemocy na psychikę dziecka, podawanie leku dziecku w żłobku, obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w żłobku, zapoznanie pracowników z protokołem kontroli placówki pod względem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce, co miało miejsce 30 sierpnia tego roku. Szkolenia pionu żywienia są zaplanowane 4 cyklicznie co kwartał. I w tym roku była to następująca tematyka. Wpływ kuchni przedszkolnej na kształtowanie nawyków żywienia dziecka. Zasady zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, układanie rozpisów zgodnych z wymogami prawa, normami żywienia i zaleceniami żywieniowymi. Jak zapobiegać zatruciom pokarmowym oraz przypomnienie, to co robię co roku, przypomnienie krytycznych punktów kontroli procedur dotyczących. Kontrole zewnętrzne
są typowe, przewody kominowe, urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice. Odbyła się jedna kontrola sanitarna. Dotyczyła ta kontrola w zasadzie przyjęcia, utworzenia dodatkowych miejsc w żłobku i mamy taką zgodę wydaną 13 czerwca, że może w żłobku można przyjąć 14 dzieci, z czego w tym roku tak z programu maluch przyjęliśmy 9, zostaje jeszcze na przyszły rok 5 miejsc. I coroczna okresowa kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 10 października ubiegłego roku i zaplanowana jest również na październik tego roku. Wnioski. Dobór środków dydaktycznych, metod są pracy opiekunek dostosowane do możliwości rozwojowych wieku dzieci. Robek diagnozuje, analizuje wiadomości, umiejętności dotyczących dzieci. Wyniki tych analiz są wykorzystywane do modyfikowania, ustalania kryteriów dalszej pracy. Wdrażane wnioski przyczyniły się do rozwijania umiejętności zainteresowań dzieci. Opiekunki zauważają pozytywną zmianę w edukacji dzieci, wykazują zadowolenie z efektów pracy pedagogicznego planu gabińskiego. Miał miejsce wolontariat, a dotyczył on języka angielskiego i zajęć logopedycznych, co pozytywnie wpłynęło na ich rozwój. I należy kontynuować również zajęcia z rytmiki. Te odbywają się raz w tygodniu w pół godziny. Odbyły się wizyty otwarte w żłobku dla przyszłych klientów placówki. I takie dni otwarte miały miejsce 25 i 26 czerwca. Opracowaliśmy również najważniejsze informacje dla rodziców dzieci. Nabór dzieci do żłobka na bieżący rok szkolny odbył się w terminie od 1 do 15 kwietnia. Protokół przekazany do urzędu. Przyjęliśmy 24 dzieci, z czego 9 zostało na liście rezerwowej, ale w związku z utworzeniem dodatkowej 7 grupy w przedszkolu 10 dwójpółlatków znalazło miejsce w grupie przedszkolnej. Stąd dzieci do żłobka, które spełniały kryteria, zostały przyjęte. Zebranie z rodzicami dzieci nowo przyjętych do żłobka odbyło się 11 czerwca. Rekomendacje, aby utrzymywać wysoki poziom w zakresie nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności wskazane jest dalsze. Sprawdzanie sali, pomieszczeń, żłobka, różnego rodzaju pomocy dydaktyczne. Te takie proste układanki, zabawki drobne, ponieważ no, to ulega zniszczeniu. Zagospodarowanie terenu zielonego tak w zasadzie już się odbyło w miesiącu sierpniu. Mamy elementy zabawowe w tej chwili. Trwają likwidacja, tak, usterek, to co budzi nasze wątpliwości, czyli Państwo w piątek będziemy wnioskować o zmianę. Kontynuacja, realizacja w stosunku do nowych dzieci, telewizji planu gabońskiego, wprowadzenie nowych elementów, również wdrażanie na zebrania podczas zebrań z rodzicami, przygotowywanie ich, pokazywanie metody, na czym polega plan gaboński. I kontynuacja współpracy z przedszkolem. Od wiosny każdego roku, to w zależności od możliwości dzieci, od składu, uczestnictwo dzieci żłobkowych w koncertach organizowanych przez przedszkole raz w miesiącu, korzystanie z sali zabaw wedle ich życzeń i też na możliwości i różnych teatrzyków. I kontynuowanie pracy wolontariatu, to co powiedziałam, języka angielskiego, zajęć logopedycznych. Są to nauczyciele przedszkola, pani Magda Bendel i Aleksandra Zrobińska. To, czego Państwu nie przedstawiłam na komisji, ponieważ nie miałam, to wydatki. Tak, widzimy 95 327,04. Płace pochodne 70 083,07. Pomocy dydaktyczne 2 632,88. Zakup materiałów 11 582,30. Pozostałe usługi 9 638,36.
Odpłatność rodziców to kwota 9600, dotacja maluch 9000, więc razem dochód to 18660 zł. Jak widzimy, mając wydatki, mając dochody, podzielimy to na liczbę dzieci i miesiące, bo tutaj jak widzimy wrzesień, grudzień, te 4 miesiące wzięliśmy pod uwagę, to wychodzi na to, że koszt żłobkowicza za te 4 miesiące wynosił 1277,78. Natomiast 8 miesięcy tego roku przedstawia się następująco. Wydatki 205,723,40. Tak jak widzimy, płace i pochodne, trzynastka 167,852,27. Pozostało usługi 15,371,74. Materiały opał 19,806,06. Pomoce dydaktyczne 358,70. Woda, energia 2334,63. Odpłatność rodziców za 16 dzieci i te 8 miesięcy to 28 tysięcy. Dotacja 18 tysięcy, razem dochód 46 800, to tak dobrze liczę, tak? I dokonując analizy, wychodzi na to, że na jedno dziecko miesięcznie za te 8 miesięcy jest to kwota 1241,49. Jak dobrze pamiętam, w ubiegłym roku za 6 miesięcy była to kwota 1300. No i w kalendarium żłobka, oprócz typowych imprez uroczystości, które wszędzie się organizuje, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Dziecka i tak dalej, bardzo mi się podoba, że tutaj panie wykorzystując inne święta, tworzyły same programy i plany miesięczne, bardzo ciekawe, dostosowane do możliwości dzieci i na przykład dzień życzliwości, coś takiego innego. Zajęcia dodatkowe, tutaj właśnie widzimy panią Olę, panią Asię z rytmiki i panią Magdę z językiem angielskim. Dzień Gotra, Dzień Kota, Dzień Dinozaura. Wiem, że bardzo duża wiedza dzieci jest na temat dinozaurów. Bal karnawałowy, choinkowe cacka, tutaj integracja z rodzicami, Mikołajki, Dzień Kredki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, bajki terapeutyczne, to właśnie małe żabki przychodzą do przedszkola na spektakle i koncerty od wiosny każdego roku. Tutaj widzimy właśnie koncert Filharmonii Koszalińskiej. Dzień pizzy, dzień przytulania, dzień ziemi. W niektórych uroczystościach uczestniczą razem z przedszkolem. Dzień Leżaka odwiedziły nasz pożarną w Polanowie. I dziękuję za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, jest to do dyspozycji. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Proszę, otwieram dyskusję na temat. Ja, szanowni państwo, byłem na posiedzeniu komisji. Byliśmy w wieloosobowym gronie, gdzie obok sprawozdania, które wygłosiła pani dyrektor, również wizytowaliśmy nasze przedszkole, przedszkole żłobek i dlatego też zachęcam do dyskusji. Proszę o pytania do pani dyrektor. Nie słyszę. To ja poproszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty za opinię. A więc panie burmistrzu, szanowni państwo, członkowie Komisji i Spraw Społecznych na posiedzeniu, które odbyło się 25 września, szczegółowo zapoznali się z funkcjonowaniem żłobka gminnego w Polanowie. Mieliśmy także możliwość odwiedzenia instytucji, które służą najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. Zadaniem żłobka jest wspieranie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim zapewnienie dziecku możliwości uczenia się poprzez zabawę. Nasz polanowski żłobek
zapewnia dzieciom wspaniałą opiekę w odpowiednich systemu warunkach. Jest w nim przytulnie i bezpiecznie, dzięki czemu widać, że dzieci czują się w nim komfortowo, a odpowiednio przygotowana kadra pomaga im się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności, nie zapominając przy tym wszystkim o zabawie i zdrowym odżywianiu. Sposób, w jaki pani dyrektor opowiadała nam o swojej placówce, o jej wychowankach, nauczycielach i rodzicach maluszków, pokazywał oddanie i zaangażowanie w wykonywanie przez nią pracy. Pani Elu, serdecznie gratulujemy i dziękujemy za to, co do tej pory udało się pani i pani pracownikom osiągnąć. Funkcjonowanie żłobka gminnego w Polanowie Komisja Oświaty i Spraw Społecznych opiniuje pozytywnie. Dziękuję. I gratuluję. Dziękuję. Z tej strony, pani dyrektor, tylko mogę powiedzieć, że byliśmy w ogóle chyba wszyscy członkowie tej komisji, która gminy była w żłobku, była w przedszkolu, słuchała sprawozdania, byliśmy pod ogromnym wrażeniem pracy dokonanej przez panią personel, pani zaangażowanie pani. Nasze żłobki są naprawdę na wysokiej półce ułożone. Naprawdę każdego z państwa, są tutaj oczywiście, żeby pani dyrektor by przyjęła, to zachęcam do zobaczenia, popatrzenia i ocenienia, ale naprawdę jest czym się pochwalić, bo możemy być dumni z naszego przedszkola, naszego żłobka. I tutaj duży ukłon i duże podziękowania dla pani dyrektor, personelu i wychowawców, jak również tego personelu, który właśnie troszczy się o wyżywienie, o sprzątanie itd. Dlatego serdecznie gratulujemy i wiemy, że pani jest ambitną i samorząd na pewno będzie to doceniał, bo ludzi ambitnych, ludzi zaangażowanych potrafimy właściwie ocenić i dostrzegamy to. Serdeczne gratulacje. Mogę jeszcze? Panie burmistrzu, proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowna pani dyrektor, szanowni państwo, no, przede wszystkim bardzo dziękuję za taką pozytywną opinię. Ja się cieszę, że wspólnie z pracownikami urzędu możemy również brać udział w zmianie sposobu warunków, które tutaj nasze żłobkowicze dzieci mają. To dwukrotny program Maluch Plus spowodował, że przebudowaliśmy ten nasz żłobek na standardy naprawdę europejskie. W tym roku realizowaliśmy następny program Maluszek Plus, na który pozyskaliśmy również sporą kwotę. Pani dyrektor w swoim sprawozdaniu wspomniała o tym, że na początku rozpoczynaliśmy liczbą dzieci 15. W ramach napisania nowego projektu doszło nam 9 dzieci, czyli poszerzyliśmy te miejsca do 24. Ale też chciałbym podziękować za to, że mogliśmy stworzyć i kosztem również troszeczkę pogorszenia warunków w przedszkolu dodatkowej grupy, o której tutaj pani dyrektor wspomniała, czyli dzieci tych najmłodszych, 2,5-letnich i 3, to spowodowało, szanowni państwo, że 10 pani dyrektor o tym mówiła, ale chciałbym to również podkreślić, 10 dzieciaczków, które spełniają de facto wymogi żłobkowicza, przeszło do naszego przedszkola. To spowodowało, że mogliśmy dobrać inne dzieci, czyli de facto my dzisiaj mamy 34 żłobkowiczów jest zagospodarowanych, czyli dzieci poniżej 3 roku życia. Jak to się stało, że na samym początku mieliśmy tylko 15 dzieci, a nagle teraz te liczby się zwiększają? Po prostu rządzący doszli do wniosku, że parametry metrów kwadratowych na jednego żłobkowicza są przerysowane, są przewymiarowane, w związku z tym te parametry obniżone. I pani dyrektor wspomniała, że dzisiaj możemy również, w następnym roku na pewno to zrobimy, że zwiększymy również tą liczbę dzieci o 5 jeszcze, tak, czyli jeszcze raz wystąpimy do projektu Maluch Plus o dodatkowe dofinansowanie na dodatkowe miejsca i być może właśnie na te wyposażenia dodatkowe, które również będą finansowane. Dlatego to jest taki plan. Pani dyrektor, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
podziękowania należą się również panu burmistrzowi, bo te wszystkie nakłady, które tutaj, nad którymi się zastanawiamy, nad którymi ten budżet dzielimy, to są we właściwy sposób wydatkowane, ale tutaj jest mocne, duże zaangażowanie naprawdę pana burmistrza i też panie burmistrzu serdecznie dziękuję. Ocena realizacji strategii integracji rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Polanów na lata 2016-2025. Bardzo proszę pani dyrektor. Dzień dobry Państwu. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Polanów na lata 2016-2025 jest to wieloletni dokument programowy uwarunkowany prawnie. Obowiązek jego opracowania wynika z artykułu 17 ust. 1 punkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Celem rozwiązań zawartych w strategii jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Cel strategiczny, który zawiera strategia. Cel strategiczny numer jeden to budowa zintegrowanego systemu wsparcia niepełnosprawnych. I tak, liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością to jest 363 osoby dane z działu świadczeń rodzinnych, plus 176 osób, to są dane z pomocy społecznej, z czego mamy z tych 176 osób 38 osób umieszczone w DPS-ach i izolach. Liczba osób starszych niepełnosprawnych objętych pracą socjalną to są 23 osoby, to są dane z naszego systemu operacyjnego System Pomoc. Pomocy społecznej. Liczba osób starszych niepełnosprawnych objętych wsparciem systemu pomocy społecznej są 45 osób. Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 51 osób, z czego składowe usługi zwykłe 49, usługi specjalistyczne 2 osoby. Liczba zlikwidowanych barier architektonicznych. Niestety nie mamy danych. Nie ma danych dotyczących usług rehabilitacyjnych. Z tego co udało nam się pozyskać, też w zespole szkół publicznych w Polanowie rehabilitacją objętych w 2018 roku było 2 dzieci. ZOS w Polanowie ma jedynie dane dotyczące ilości usług rehabilitacyjnych. Jest to 8061 usług w 2018. Liczba osób starszych i niepełnosprawnych uczestniczących w sporcie, kulturze, turystyce. Informacje z POFIS i Biblioteki w Polanowie. To mamy 345 osób razem, z czego imprezy organizowane przez POFIS 300 osób. Plus seniora działający przy bibliotece to jest 45 osób. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, jedno, to jest informacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Cel strategiczny numer 2, wzmocnienie rodziny i dziecka w środowisku lokalnym. Liczba rodzin objętych pracą socjalną to jest 320, to są dane z naszego systemu pomoc. Liczba asystentów rodzinnych 1. Liczba osób objętych wsparciem 817 i to są dane kolejno z zespołu szkół publicznych w Polsce 150 osób. Dane ze szkoły podstawowej w Polanowie 80 osób. Szkoła podstawowa w Bukowie 15 osób,
Szkoła Podstawowa Żydowej 5 osób. Oraz dane z biblioteki 250 osób. Liczba grup wsparcia i samopomocowych. Mamy 23 grupy. Jedna grupa w naszym ośrodku pomocy i 21 grup ze szkół publicznych. Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej 94. Dane z biblioteki w Polanowie 9, Szkoła Podstawowa Bukowo 6, Szkoła Podstawowa Żydowo 8, Sofit 15, Zespół Szkół Publicznych 46, Ośrodek Pomocy Społecznej 10. Opinii pedagogów szkolnych taką działalność prowadzi się również na lekcjach godzin wychowawczych. Liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 635. Dane kolejno zespołu szkół publicznych mamy 3 osoby. Dane ze szkoły podstawowej w Polanowie 6 osób. Dane ze szkoły podstawowej w Polanowie 2 osoby. Szkoła Żydowo 4. Ośrodek pomocy społecznej w Polanowie. Wprowadzone były niebieskie karty 20 osób. Odbyło się 17 interwencji kryzysowych. W całym roku 2018 udzielono 151 porad specjalistycznych, prawnik, psycholog. W bibliotece w Polanowie przez cały 2018 rok prowadzone były porady prawne 2 razy w tygodniu, we wszelkiej piątki po 4 godziny. Łącznie tych porad było 432. Liczba osób przebywających w ośrodkach wsparcia 19 osób. 10 dzieci było dowożonych do szkół busem. 2 dzieci były dowożone przez rodziców. 1 dziecko dowożone do przedszkola, 2 dzieci w internatach. To były dane z ZAO oraz 4 osoby były umieszczone w Linowie, przebywały w Linowie. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym 5 osób. Dane z zespołu szkół publicznych w Polanowie, w szkołach w Bukowie, w Żydowie oraz w szkole podstawowej w Polanowie nie było takich osób. Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji i profilaktyki zdrowotnej 5. Cel strategiczny numer 3. Wzmocnienie i rozbudowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Liczba akcji profilaktycznych 30. Ilość wdrożonych programów 11. Konferencji nie zorganizowano w ogóle, nie było żadnej konferencji. Ilość organizacji, które otrzymało wsparcie 1, chyba to był Fenix. Ilość 4. Cel strategiczny numer 4. Wzmocnienie i rozbudowa działań służb socjalnych i pomoc w samodzielnym rozwiązywaniu problemów. Szkolenia kadry 28. Liczba asystentów 1. Liczba wspartych organizacji samorządowych 1. Liczba wolontariuszy 82 osoby. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania do tych danych, które przedstawiłam, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Proszę, otwieram dyskusję. Nie widzę pytań. Bardzo proszę o opinię. Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Zwolanów powstała po to, abyśmy mogli doprowadzić do rozwiązania kluczowych problemów społecznych w naszej gminie. Wskaźniki oraz informacje, jakie przedstawiła Pani Dyrektor, świadczą o ogromnej pracy, jaka została już wykonana przez pracowników Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale także wolontariuszy. Przedstawione wskaźniki stają się także motywacją do dalszych działań mających na celu zmniejszenie przedstawionych problemów. Członkowie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie opiniują ocenę strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Polanów na lata 2016-2025. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Szanowni radni, szanowni państwo, no nie otrzymałem na jeszcze może ktoś z państwa radnych ma interpelacje, zapytania pisemne ze strony radnych, ale sądzę, że na bieżąco jest to konsultowane z panem burmistrzem, z panią skarbnik, dlatego też niektóre sprawy należy po prostu poruszać w bezpośredniej rozmowie, żeby efekty były podobne. Wnioski, zapytania sołtysów. Zgłaszam się do szanownych sołtysów. Pytania i zapytania i problemy. Proszę, otwieram dyskusję. Pan sołtys Gagura, proszę bardzo. Mam takie pytanie teraz odnośnie naszej drogi. Panie burmistrzu, czy jest jakaś wiadomość odnośnie statutu województwa? Było zapytanie do województwa, jaki status tej drogi będzie. I drugie takie pytanie, w zasadzie prośba o zabezpieczenie jakichś środków, bo w naszej świetlicy, bo może troszeczkę w tej chwili się dosyć dużo dzieje i mamy już dosyć ciasno na to. Na górze jest pomieszczenie, gdzie praktycznie składujemy pewne rzeczy, ale nie mamy dostępu do tego specjalnie, więc tylko wejście jest okienko zrobione i chodzi o schody, żeby były zbudowane na górę do tego pomieszczenia po prostu. Czy jest możliwość zabezpieczenia jakichś środków, żeby w przyszłym roku coś z tym zrobić? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani sołtys. Barblewo. Ja nie mam sprawy związane ściśle z moją wsią, jednak że przez to, że w naszej wsi jest agroturystyka, goście przyjeżdżający, kochający nasze tutaj atrakcje, zwrócili uwagę na aleję bukową, które jest przepiękną, fotografują, jednak zapytają się, dlaczego stoją takie, sami się osobiście boją przyjeżdżać. Takie nadtrudniałe, niektóre naprawdę już chore, z którymi pewnie będziemy musieli się pożegnać drzewami. To jest plan na te drzewa, zbliżają się kultury i ja się też osobiście boję. Dziękuję bardzo. Pani sołtys, tak? Proszę bardzo. Pani Ewa. Było tutaj pięknie, była tutaj pięknie mowa o wreszcie rozpoczęciu roku szkolnego. Nasze dzieci w Buszyno-Krąg nie mają czym dojeżdżać do Sławna, do szkoły. W tej chwili rodzice się mobilizują. No, występowaliśmy z petycją o przywrócenie linii, z tego nie wyszło. Nie wiem, może gmina jakoś by wpłynęła, ponieważ do Ostrowca autobus jest. To jest kwestia 10 km. Na dłuższą metę rodzice no, nie dadzą rady przez te 3-4 lata tych dzieciaków chcą z powrotem wozić. A nie każdy poszedł do planu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak. Rzeczywiście na Komisji Oświaty Pracy Społecznej pan radny, pan Roman ten problem poruszył w obecności pana zastępcy, pana Piotra Górniaka. Proszę, pan sołtys Wiedzin, proszę uprzejmie. Ja mam taką sprawę co do tablic informacyjnych, które stoją w naszych wsiach. Jest piękna informacja, jakie są atrakcje, co można zwiedzić, co można zobaczyć. Niestety goście naszych miejscowości nie mogą za bardzo się z tym zapoznać, ponieważ na tych tablicach najczęściej piszą albo informacje wyborcze, albo jakieś inne rzeczy, które po prostu przysłaniają to. Czy jest po prostu możliwość stworzyć tam jakieś możliwości wywieszania tych wszystkich informacji, które dostajemy na jakiejś osobnej tablicy, żeby nie przesłaniać tych tablic, które są u nas w tej chwili. Ponieważ te tablice nie zdają żadnego egzaminu, jak tylko jako informacja, mówię, jakaś impreza, wywieźmy to, nic na tym nie widać. Wystarczyłoby nawet z drewna, z deczek jakiś zrobić coś fajnego, bo to nie musi być nic drogiego, aby to nam ułatwiło troszkę też wywieszanie tych informacji. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań ze strony państwa sołtysów. I przystępujemy, szanowni radni, szanowni państwo, do podejmowania uchwał. Projekt uchwały nr 14/105/2019 roku udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2019 roku powiatowi koszalińskiemu. Pytania dotyczące tego projektu uchwały. Nie widzę. Bardzo proszę pana przewodniczącego komisji
budżetowej infrastruktury o opinię. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Budżetu i Infrastruktury opiniuje pozytywnie następujące uchwały. 16/105/19 w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2019 roku powiatowi koszyńskiemu. Uchwały nr 14/106/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. 14/107/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030. 14/108/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Polanów nieruchomości gruntowej od państwowej osoby prawnej, to jest Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 14/109/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Polanów nieruchomości gruntowej od osoby prywatnej. I numer 14/116/19 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Koszalinie propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 3591Z do kategorii dróg gminnych. Opinie są pozytywne. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Rozpoczynamy od głosowania nad projektem uchwały nr 105 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2019 roku powiatowi koszalińskiego. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. 14 radnych było za, przeciw nie było, głosów również wstrzymujących się nie było. Projekt uchwały nr 14/106/2019 roku, zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Czy są pytania? Do tą zmianą, którą tutaj pani skarbnik dostarczyła przez tak. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Jednogłośnie podjęliśmy uchwałę, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 14/108/2019 roku, wyrażenia zgody, przepraszam, 107/2019 roku, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030. Nie widzę pytań. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 14/108/2019 roku, wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Polanów nieruchomości gruntowej od państwowej osoby prawnej, to jest Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Również nie widzę pytań. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Nie było głosów przeciwnych, nie było również głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 14/109/2019. Projekt uchwały nr 14/109/2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Polanów nieruchomości gruntowej od osoby prywatnej. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały?
Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Nie było głosów przeciwnych, również nie było głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 111 one przez 2019 roku przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Nie widzę pytań. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje przeczytaną przez Pana uchwałę, jak również uchwałę nr 14/112/19 zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia żłobka gminnego w Polanowie oraz nadania jego statusu. Także pozytywnie opiniujemy projekt uchwały nr 14/113/19 upoważnienie dyrektora miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w Polanowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. I także projekt uchwały nr 14/114/19 upoważnienia dyrektora miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w Polanowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania dodatku energetycznego. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały 111. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 14/112 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia żłobka gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu. Czy są pytania? Nie, opinie już otrzymaliśmy. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o przegłosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę, bez głosów przeciwnych oraz bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 14/113/2019 roku upoważnienia dyrektora miejsko-gminnego ośrodka pomocy w Polanowie do prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Nie widzę pytań. Proszę, przystępujemy do głosowania. Jednogłośnie uchwała została podjęta, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 14/114/2019 roku upoważnienia dyrektora miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w Polanowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania dodatku energetycznego. Nie widzę pytań. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Proszę, jeszcze brakuje. I pan Andrzej Szyba. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 14/115/2019 roku powołanie Komisji Statutowej. W związku, to jest, Komisja Statutowa musi być sprawowana w związku z nowym sposobem informacji. Przekazu informacji i zakupu tabletów. Proponuję do Komisji Statutowej mojego zastępcę pana Andrzeja Rybka. Czy pan Andrzej wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. Proszę o zgłaszanie kandydatur.
Proszę o zgłaszanie kandydatów. Proszę bardzo, oddaję głos panu zastępcy. A więc proponowałbym kolegę Daniela Wernera. Czy pan tak. Werner wyraża zgodę? Dorotę Popowicz-Bucicką-Popowicz. Czy pani Dorota wyraża zgodę? Violetę Konieczną. Wyrażam. Czy pani Violetta wyraża zgodę? Piotra Wodyka. Czy pan Wodyk wyraża zgodę? Tak. I pana Margielewskiego. Romana. Komisja statutowa. Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Panie Krzysztofie, proszę przerwę. Ogłaszam 5-minutową przerwę ze względu na to, że musimy wprowadzić te
obrady naszej 14 sesji. Dane już mamy wprowadzone, ja tylko odczytam i przystąpimy do przegłosowania propozycji komisji statutowej. A więc padły propozycje następujących osób. Pan Andrzej Rybyk, pani Dorota Wójcicka-Popowicz, pani Wioletta Konieczna, pan Piotr Wodyk, pan Roman Margielewski i pan Daniel Werner. Wszyscy szanowni radni wyrazili zgodę na uczestniczenie w obradach i bycia w komisji statutowej. Przystępujemy do głosowania. Kto jest, żeby te osoby, które ja odczytałem, tworzyły komisję statutową? Proszę o przegłosowanie. Problem techniczny. Głosujemy tradycyjnie, jak kiedyś było. Kto jest za tym, żeby te osoby, które wyczytały, a więc pan Andrzej Rybyk, pani Dorota Wójcicka-Popowicz, pani Wioletta Konieczna, pani Piotr Wodyk, pan Piotr Wodyk, pan Roman Margielewski, pan Daniel Werner wchodzili w skład komisji statutowej. Proszę o przegłosowanie. 14. Jednogłośnie podjęliśmy tą decyzję. Nie było głosów przeciwnych, nie było głosów wstrzymujących się. Proszę po minuty skład tej komisji celem ukonstytuowania się, to znaczy wyboru przewodniczącego komisji statutowej. Proszę. Półminutową przerwę. Ja bardzo poproszę pana burmistrza. Zastępca pana przewodniczącego Rady Miejskiej o informacje te wyniki ukonstytuowania się, proszę. Przewodniczącym jednogłośnie został Andrzej Rybyk, czyli ja. Dziękuję bardzo. I przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały wprowadzonej do porządku obrad, projekt uchwały numer
116. Projekt uchwały numer 14/116. Projekt uchwały nr 14/116/2019 roku w sprawie zaopiniowanej przez Zarząd Powiatowy w Koszalinie propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 359-3571-Z do kategorii dróg gminnych. Czy są pytania dotyczące tego projektu uchwały? To jest ulica Zamkowa. Nie widzę pytań. Bardzo proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych i również bez głosów wstrzymujących się. Bardzo proszę pana burmistrza o odpowiedzi i zapytania. Odpowiedzi na te pytania, jeśli są blisko. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo sołtysi. W wyniku tutaj zapytania, interpelacji złożonego przez pana sołtysa Gołej Góry, pana Marka Pietrzaka odnośnie statusu drogi, w tej chwili trwa ta cała procedura związana z wyjaśnieniem w dalszym ciągu, czyja ta droga jest. Państwo tą historię znacie. Droga do przez cały czas, jak ja pamiętam, była drogą gminną. Dwa lata temu nagle się okazało po jednej z sesji tak, że ta droga jest drogą gminną. My absolutnie się z tym nie zgadzamy. Uważamy w dalszym ciągu, że jest to droga powiatowa. Wystąpiliśmy do pana wojewody, ale również do ministerstwa odnośnie z przesłaniem wszystkich dokumentów, odnośnie ustalenia przez ministerstwo czy przez pana wojewodę Skarb Państwa odnośnie ustalenia, kto jest właścicielem tej drogi. Do dzisiaj nie ma informacji na ten temat. Myślę, że ta procedura jest czasochłonna, długa. Proszę państwa, dlatego dwa lata temu od razu, kiedy powiat się z tego wycofał, pamiętacie, że to jako gmina wzięliśmy na siebie obowiązek załatania dziur, ale też również trzeba powiedzieć, że na prośbę moją pan starosta w tym roku również tą drogę doprowadził do należytego użytku, że jest ona... Już 30% tak jest, jak wcześniej to samo to było praktycznie, także to jest tylko takie działanie na mapie gminy. Dopóki nie będzie właściciela tej drogi, prawda, no to nie możemy sobie tak, musi to wynikać z dokumentów. Ja uważam, że ta droga ma status drogi powiatowej. Zarząd powiatu dwa lata temu z wnioskiem, bo już mamy część dokumentów, wystąpił z wnioskiem do kategorii dróg, ustala Zarząd Dróg Wojewódzkich. I zarządzeniem zawsze do tam dwa lata temu, czyli cały czas była to droga powiatowa, i nagle zarząd występuje dwa lata temu o zmianę statusu drogi powiatowej na drogę gminną. Zarząd województwa nie weryfikuje tego, zmienia tą kategorię. My teraz prosimy o przesłanie wszystkich dokumentów, na podstawie czego i przysłał nam pismo podpisane przez dwóch członków zarządu. Tak, czyli już mamy ustalone, kto to zrobił, prawda, dlaczego tak się stało. My to kwestionujemy, no ale żeby to odwrócić, szanowni państwo, musi to być decyzja no, pana wojewody, żeby określił ten statut prawny tej drogi. Proszę, drugie pytanie odnośnie rozbudowy czy użytkowania tej świetlicy. Myślę, że będzie bardzo to trudne do zrobienia i ze względu na finanse, proszę państwa, i na bardzo trudny rok 2020, żebyśmy tylko mogli utrzymać te zadania inwestycyjne, które obecnie mamy. Ale myślę, że tutaj też trzeba chyba pójść takim wzorem innych sołectw, które w jakiś sposób sobie inaczej radzą, dotyczące powierzchni magazynowej. Wiem, że część sołectw właśnie ze swoich środków zakupiło te garaże blaszane, tak, gdzie magazynują swój sprzęt.
bo będzie bardzo trudno, myślę, i technicznie, i finansowo, powiedzmy... Nie jest problem, w ogóle z magazynem. Mamy dużo powierzchni, która jest na strychu generalnie, prawda? I tam wszystko magazynujemy. Gdzie tylko na ten strych nie można się dostać. Podczas remontu zbudowano strych, zbudowano dach i tak dalej. Natomiast jest tylko okienko, tam na ten strych trzeba chodzić po drabinie. Chodzi o to, żeby zrobić po prostu schody, które umożliwią normalną eksploatację tego strychu, bo to jest niebezpieczne, tam mówię, tam, jak się wchodzi na drabinę, na wysokość tam proszę Państwa, metrów, no to jest niebezpieczne, proszę Państwa, wchodzimy w zupełnie inną sferę, znowu zmiany sposobu użytkowania, bo zgodnie z dokumentacją ten strych jest strychem nieużytkowym, tak, czyli trzeba znowu opracowywać dokumentację. Ja mówię o środkach finansowych, bo to wszystko można zrobić. Wszystko można zrobić, ale na wszystko trzeba mieć pieniądze. Dlatego, Szanowni Państwo, mówię, jak to wygląda dzisiaj. Będziemy mieli naprawdę bardzo trudny 2020 rok, a myślę, że przy opracowaniu budżetu się przekonamy sami, ile tutaj nas to wszystko będzie kosztowało, przede wszystkim oświatę. Następne pytanie pani sołtys, pani Katarzyna Marzulis odnośnie Alei Bukowej. Proszę Państwa, my możemy tylko wnioskować, bo to jest własność Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo ta aleja jest również jest jako pomnik przyrody, czyli pod ścisłym nadzorem wojewódzkiego konserwatora przyrody, czyli każda ingerencja w te buki no wymaga specjalnej zgody, ale tutaj napiszemy tutaj te uwagi pani, napiszemy do Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby tutaj wzięto pod uwagę. Pani Elżbieta Kruszka, temat rozpoczęcia roku szkolnego i temat autobusów. Szanowni Państwo, gmina ma obowiązek organizacji roku do szkoły podstawowej. Jeżeli chodzi o dojazdy do kierunku Sławna, proszę Państwa, to podjąłem takie czynności rozmowy z włodarzami sąsiednich gmin, plus zaprosiłem na rozmowę, najpierw korespondencja trwała pisemnie, tutaj z przewoźnikiem, mówimy tu o PKS-ie Koszalińskim, tak, i taka korespondencja była wprowadzona ze względu na nieopłacalność prowadzenia tej linii, przewoźnik pisemnie nam odmawiał. Zrobiłem spotkanie tutaj w gminie, zapraszając jednocześnie tutaj pana Romana Margieleckiego, żeby również wysłuchał argumentów strony PKS. Jeżeli, proszę Państwa, nie wiadomo, o co w życiu chodzi, to chodzi o pieniądze. Została nam przedstawiona szczegółowa analiza finansowa tej linii od Bożenicy przez Krąg. Proszę Państwa, miesięcznie przewoźnik wyliczył, że trzeba by było do tej linii dopłacać kwotę około 13 tysięcy złotych. Koszt jednego przewozu, jednego kilometra to jest 5,5 złotego. Problem, proszę Państwa, jest również taki, że przechodzimy w obszar innego powiatu. Organizacja dowozów między dwoma powiatami jest to sprawa formalno-prawna, uzgodnienia już między marszałkiem, ale myślę, proszę Państwa, że to jest najmniejszy problem. Problem jest, kto ma za to wszystko zapłacić. Jeżeli byśmy starali się o dopłatę na przykład do linii wykluczonych, to możemy liczyć, proszę Państwa, obecnie w tym naborze na kwotę 80 groszy. Tak, pozostałą trzeba uzupełnić. Pan dyrektor przesłał mi niedawno takie wyliczenia, że jest w stanie uruchomić tą linię. Tak, przesłał wyliczenia na podstawie informacji, ile tutaj pasażerów wykupi sobie bilety miesięczne, z informacji od pana Romana, że jest to około 10. I proszę Państwa, wyszło, że bilet miesięczny do Sławna będzie kosztował 330 zł miesięcznie. Zakładając,
zakładając, że drugie tyle pokryje Urząd Marszałkowski z tytułu 50% dopłaty. Jeżeli tutaj Państwo na takie warunki będziecie się zgadzać, to podejmę jeszcze raz rozmowy odnośnie uruchomienia i odpłatności. Mówimy o tych kwotach. Tak to wygląda. Ani powiat, ani gmina Sławna, ani gmina Malechowo po prostu tymi rzeczami nie była zainteresowana. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o pana sołtysa Rafała Kisickiego z Rynia odnośnie tablic informacyjnych, ja myślę, proszę Państwa, że ten natłok informacji, które dzisiaj jest obecnie, bo są wybory, tak, i tam różne rzeczy musimy umieszczać, ale to się skończy. Niedawno wprowadziliśmy te tablice, te tło, które tam się pojawia na tych tablicach, to zostało specjalne zmontowane, żeby te tablice były dwufunkcyjne, żeby jako informacja odnośnie gminy, a druga informacja, gdybyśmy Państwo jako sołtysi macie jakieś ważne rzeczy do przekazania, również Państwo jako sołtysi macie kluczyki do tutaj tablic, tak, i jeżeli rzeczy są nieaktualne, to proszę to wyciągać, żeby ta tablica była jak najbardziej czytelna. Czy jest szansa na to, żeby zakupić dodatkowe tablice? Myślę, że nie. Ze względów finansowych, o których tutaj już wspomniałem, te tablice dla wszystkich sołectw, które nabywaliśmy, robiliśmy tu z projektów unijnych, tak, w ramach dużego projektu. Jeżeli tutaj by się nadarzyła taka sytuacja, że będziemy mogli aplikować gdzieś o dodatkowe środki, to możemy to rozważyć i przedumać, jak to zrobić. Ale też chodząc po ziemi, myślę, że tutaj nie ma co opowiadać bajek, że coś zrobimy. No, dzisiaj mamy taką sytuację i myślę, że przy tej sytuacji no, musimy pozostać. Dziękuję. A możemy sami zrobić coś takiego? No jasne, że tak. Oczywiście. Wielka chwalebna rzecz. Będziemy chwalić i pokazywać. Damy materiał taki poglądowy, jeśli można, panie burmistrzu, damy materiał poglądowy odnośnie tablicy, tak żeby wyglądała. No tak. Dokładnie. Jak tym, nie ma żadnego problemu, robimy w różnych projektach tego typu rzeczy. Natomiast powiedzmy pozostałe zostawiamy Państwu z Waszych funduszy. Uzgodnimy szczegóły, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Woli informacji, ja tylko również zachęcam Państwa i przypominam też, że wszelkiego rodzaju protokoły sesji czy opinie RIO czy innych instytucji, które wpływają i są w biurze rady, są do wglądu zarówno przez Państwa radnych, jak i Państwa sołtysów. Szanowni radni, szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek obrad 14 sesji Rady Miejskiej. Ja ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu radnemu Rady Powiatu, proszę się panu Dariuszowi Kelneckiemu za udział w sesji, panu dyrektorowi Kuleszy, panom burmistrzom, pani skarbnik, wam, szanowni radni, podziękowania państwa sołtysów, panu Krzysztofowi i pani Kamili. Obrady 14 sesji Rady Miejskiej w Polanowie uważam za